Jakub Kulik dla fansportu.pl jest z nami, zwycięski Ambro, tak jak obiecywałeś. Witam serdecznie, tak. No i teraz tak, była obietnica, miałeś mi powiedzieć, czy taki był plan i czy tak się udało go zrealizować, czy wziąłeś to, co przeciwnik dał? Taki był plan właśnie skończyć tą walkę szybko, z tego względu, że no jeszcze jest możliwość, że zawalczę z Hetmanem dzisiejszego wieczoru, także no nie chciałem się zmęczyć, bo... Dobra, zaraz przejdziemy do tego Hetmana, natomiast czy w tym pojedynku no, zaskoczył Cię czymś? On ruszył jednak na samym początku w Ciebie. Wiesz co, nie, spodziewałem się tego, że ruszy, trenowaliśmy odskok na bok, żeby się wystrzelał. Wiedziałem, że może też próbować klinczować albo wchodzić po nogi. Także tego się spodziewałem. Przerabiane było to na treningu. Plan został wykonany, tak jak Ci wczoraj mówiłem. No wiesz, ja właśnie tak na jego miejscu bym się postawił, tak jak miał z Tobą walczyć, widząc Twoje tarcze, to albo faktycznie klincz, tak, żeby zneutralizować Twoją stójkę, albo iść po nogi. No on jednak chciał dążyć do tego klinczu, tego zwarcia. Fajny sweep, zdobyłeś pozycję, no i wiesz, dusza nie wyszło. No zgadza się, wiesz, myślałem, że troszeczkę pociągnie jednak tą stójkę, żebym mógł pokazać, bo miałem kilka fajnych akcji do zaprezentowania, chciałem się pokazać publiczności po prostu z wysokiego C, no ale on od razu, wiesz, zszedł po nogi, no i szybka wygrana. Ja wiem, trochę za szybka, jest ten niedosyt, bo chciałem jeszcze trochę pokazać i jeszcze chciałem rozdziać tą publiczność. No ale trudno, wygrana, pokażę następnym razem. Wiem, że narożnik byłby zły, ty też pewnie był zły, bo wiadomo, przeciwnik daje, to bierzesz, tak? Natomiast tutaj jednak te twoje umiejętności były wyższe i w sumie no faktycznie byłaby możliwość, żeby popróbować różnych rzeczy, no ale też na siłę nie będziesz, wiesz, był w pojedynku, jak masz okazję go skończyć. Tak, wiesz co, nawet miałem z tyłu głowy, żeby jak będę miał pozycję, czy jakąś dźwignię, to żeby ją puścić, żeby dać mu, żeby gdzieś mi uciekł, żebym przeskoczył, żebym go, wiesz, żebym go wręcz no, pokazał, jak starszy brat maltretuje młodszego brata. Czyli to taka, wiesz, zabawa, jak się ktoś bawił jakimś zwierzątkiem. Tak, miałem z tyłu głowy, mówię, kurde, może bym zrobił coś takiego. Prime show MMA, żeby było to show, ale z drugiej strony mówię, kurde, a niech mi coś, wiesz, coś niech, pozycję stracę, przecież narożnik za chwilę mnie zje za to. No nie, trener Anzor to na pewno by cię zjadł i wiesz, a wyobraź sobie, że potkniesz się i tak dalej, wiesz, to co gadaliśmy, nie, i przegrasz wtedy walkę. No właśnie, dlatego podszedłem bezpiecznie do tego pojedynku i wykorzystałem to, co dał przeciwnik, poddałem go i... Słuchaj, ten puchar miał być złoty, jest złoty. Nie, srebrny, nie lubię srebra, wolę złoto. Złoto, wiesz, jest w cenie, metale szlachetne, inflacja i tak dalej. Słuchaj, ta walka z Hetmanem jest już... No właśnie. No i słuchaj, jeśli on wygra, to wy walczycie dzisiaj na gali jeszcze? Tak, jeżeli wygra, no w ogóle jeżeli będzie w stanie wyjść do walki ze mną, ja wyrażam chęć. Zobaczymy, teraz jest w jego rękach i w rękach federacji. No zobaczymy, bo jest 14 walk. Dosyć późno może się to skończyć. Zobaczymy, jaki będzie miała dzisiaj ruch federacja. Jeżeli nie dzisiaj, to wstępnie jesteśmy dogadani na drugą galę. Myślisz, że wtedy będziesz gdzieś wyżej na karcie walk? Bo ja trochę powiem Ci, żałuję, że wiadomo, że to też nie jest jakiś taki wyznacznik, ale troszkę żałuję, że akurat Twój pojedynek nie był gdzieś wyżej na karcie walk. Wiesz co, no z tego co mówił Prime, chcieli, żeby moja walka była pierwsza, żeby była na otwartym YouTubie, żeby publiczność zobaczyła trochę tego sportu, żeby zobaczyła tego trochę MMA, więc może dlatego. Później są dziewczyny, później jest Hetman, który nie wiadomo jak zaprezentuje się, bo jeszcze nigdy nie wychodził. Może nie chcieli ryzykować tymi pierwszymi zestawieniami, wiedzieli, że no my będziemy potrafić zadać ciosy, kopnąć i pokażemy tego sportu trochę. Rozgrzewałeś się, widziałeś pierwszą walkę, która była taka no, mega krwawa zawodników? Nie widziałem, bo właśnie się rozgrzewałem. Nadrób, powiem Ci szczerze, bo naprawdę goście dali taką krwawą walkę obaj. Widziałem wchodząc do oktagonu, bo oktagon był cały zakrwawiony. No tam wiesz, pierwszy cios chyba nos rozbity, później łuki brwiowe i tak dalej. Słuchaj, zapytam Cię jeszcze, jak oceniasz tą pierwszą galę do tej pory Prime'u, tak? Już jesteśmy podczas całego show, jak oceniasz uprawę, kibiców? Fajnie była, jak wchodziłem, była wrzawa, jest dużo ludzi przy wyjściu. Super, i wizualizacje też są fajne. No, ja jestem zadowolony.
z tej oprawy. Czyli kontrakt jest na kolejną walkę albo dzisiaj jeszcze, albo być może właśnie na tej dwójeczce zapowiedzianej. Dokładnie tak jak mówisz. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo serdecznie za wywiadzik, bo wiem, że jeszcze trochę innych masz. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia. Jakieś ostatnie słowa do kibiców? Dziękuję, że byliście ze mną. I obserwujcie mnie na Instagramie DavAmbro, bo niestety, ale od followersów zależy, czy będę tutaj. Bo federacja bardzo zwraca na to uwagę, każda frykowa. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki jeszcze. Gratuluję. Wszystkiego dobrego.